Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Minecraft Rogal. Oczywiście, jeżeli seria wam się podoba, jakbyście tam jakąś łapeczkę w górę zostawili, to by było mi super bardzo miło. I jeżeli ktoś ma ochotę na przykład sobie też wspierać, to jest taka możliwość. Od 5 zł miesięcznie macie dostęp do naprawdę dużej ilości konkret kontentu. Także zastanówcie się, czy warto. Ja wam od razu mogę powiedzieć, że warto, ale to już od was zależy. Difficulty 4. Czemu to difficulty wzrasta co chwilę? Dobra, zużyję tego, żeby mieć... O, wystarczająco, super elegancko, dobra, dobra. Siema. Who wants some karma? You want? Nikt nie chce żyć, dobrze. No dobra. Słuchajcie, cel na dzisiaj. Cel na dzisiaj to jest zrobienie advance tego questa na cały diamentowy set i jakby dało radę, to ten enchanting table też byłby super. Tylko tak. Żeby to zrobić, będę potrzebował na pewno wziąć stąd lava bucket. Gdzie ja to miałem? Tutaj miałem. A muszę wziąć to lava bucket z tego względu, że muszę poprzepalać te wszystkie rudy, które mam tutaj. Old Quivera też wezmę, użyję. To dało strzały, super. Tak, bo to trzeba, widzowie. I ten obsydian bym też potrzebował sobie zrobić na przykład. O, i ice bucket challenge, proszę bardzo, tutaj questior też wykonany. I tu mamy kolejny, Reforging Station. Anvil będzie potrzebny, stone slaby, no dwa obsydianu akurat mam, ale... Ale i tak będzie więcej potrzebne. Dobra, najpierw tak, wrzucimy to. Przepalamy wszystko, bo tutaj z tego wiaderka to jak pójdzie przepalanie, to łopanie. Jak pójdzie przepalanie, to łopanie. Takiego ryma ze szele. Dobra, jak tam z przepalankiem dalej? Widzę, że tutaj leci. Leci po swoje. Cyk, cyk. Oczywiście całą resztę też będę musiał poodkładać. Wody na pewno wezmę. Mitril. A muszę zobaczyć, co z tego mitrilu można zrobić, bo wygląda to naprawdę na bardzo, bardzo spoko materiał. Wiaderko sobie wezmę oczywiście. To wiaderko tutaj. Marchewki też se wezmę. To wezmę, wrzucę tutaj. Poodkładajmy. Dobra, idę po wodę. Bo woda będzie mi tutaj bardzo potrzebna, żebym tam właśnie tego obsydianu nakopał. Bo będzie mi potrzebne do zrobienia kolejnych rzeczy. Okej. So. Zaraz będę to robił, tylko... Właśnie, a jak działa tutaj diamentowy kilof, gdybym na... Ole, widzowie, rozkmina. Ja wiem, że to już mogę zrobić cały diamentowy secior, ale najpierw chcę sobie zrobić właśnie... patyki, 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 patyki. Bo właśnie wpadłem na pomysł, widzowie. A jak ja wpadnę na pomysł... to ten pomysł może okazać się zajebisty. I mój pomysł brzmi tak. Jeżeli zaleję wodą lawę i powstanie obsydian i ja sobie wykopię ten obsydian tym swoim sposobem, to czy będzie całe, czy jak to będzie wyglądało? Tu się obsydian normalnie robi. Okej. I teraz z tym, czy mam, wykopujemy co prawda normalnie, ale... Widzę, że jakiś progres tam leci. Kurwa, Adaś, jaki ty chłopak mądry jesteś. To jest głowa mała, nie? Zobacz, ile to jest łatwiej, człowieku. Trzymam tyldę, trzymam, trzymam. I wszystko poszło się walić. Znaczy tak nie do końca poszło, ale trochę poszło. Ale mam 19 obsydianu, także już na jakieś tam rzeczy będzie ten obsydian. Tylko ja bym chciał pochodnie, bo jak zwykle gdzieś odłożyłem. Tu są pochodnie. Żarcie też sobie wezmę. Tam mi się powoli będzie robiła moja farma. Kaciur Donald farmie mię. Dobra, udało się. Już nauczyłem się schodzić. I co mogę tutaj sobie wykopać? Żelazo na pewno. Całe trzeba będzie wykopać. To złoto też. Tu jest obsydian. To już mi akurat obsydianowe te nie są potrzebne. Złoto. Lapis. Lapis. Zdecydowanie lapis. Lapis będzie bardzo potrzebny. Tutaj żelazo. To lapis też mi proszę tutaj rąbnąć. Elegancko.
W ogóle zmieniłem trochę ustawienia graficzne, w sensie dałem trochę większą jasność na gierkę i mam nadzieję, że teraz już będzie wam się trochę lepiej oglądało. Poproszę diamenty, gdzieś poproszę tutaj diamenty. To jest mitril, o. To bierę. Zjem sobie od razu. To jest tin, do tego to nie chcę. Ale niech mi się naje potężnie postać. Proszę, proszę jeść. Proszę, proszę jeść tutaj. Nie wymyślać. Jemy grzecznie wszystko. Kurwa, jak nauczycielka mówię. Diamenciory. Where are diamenciory? Proszę mi pokazać. Show me the diamenciory. Silver ore. No to nie jest to, co ja bym chciał. Ja chcę diamenty. Mitril. Jest kolejny mitril. Dobrze. Tu, cyk. Tu jest kolejny mitril. Dobrze. Oczywiście, że chcę. Tu nie ma diamentów. Tutaj jakieś lead, tin. Są diamenty. Dobrze. 3. To się... O, nawet więcej. 5. To się już zwrócił kilo. To jestem happy. Jak kilo się zwraca, to już jestem zadowolony. No jak widzicie, tutaj trochę tych rzeczy jest wykopanych. Ja bym sobie węgiel wykopał. O. Bo węgiel to właśnie da mi od razu level. Ja sobie oczywiście tego kobla całego powywalam, bo on mi tutaj jest bardzo, 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 bardzo niepotrzebny. Wywalę, okej. Tu poproszę sobie, o, w ten sposób. Węgiel zebrany, elegancko. No to jeszcze jeden kop tutaj, cyk. No i akurat się skończyło. I creeper jest. Siema, creeper. Na razie creeper. To ja wracam z tym na górę. I dzisiaj robimy sobie diamentowy secior, widzowie. Oj, dzisiaj diamenty wchodzą. Nie ma co się już szczypać, już trzeba lecieć. Trzeba robić enchanty, wszystko, kurwa. A nie, że nie robisz, tylko trzeba robić. Jak nie robisz, to nie robisz, ale to trzeba robić. Mitrila też tutaj, żeby... Zaraz zobaczę, co z tego materiału w ogóle można zrobić. O, mitrilowe też są narzędzia, zobacz. Mieczek jest trochę lepszy. Tu jest glewia nawet. Mitril face. Chestplate. Poczekaj, bo to jest na nogi. Grave to nie wiem co to jest. 1-4, 2-7. Ale jest 35% szans na zablokowanie wszystkich obrażeń. Tylko czy ja to chcę? Potem to ma o wiele mniejszą wytrzymałość z tego co widzę. Mitril Sword. To tego to nie mogę. Dobra. To chyba olewamy na razie. Wszystko z deponu i ładnie. Do skrzyni. 26. No to mogę już zacząć sobie robić, słuchajcie. Diamentowe rzeczy. Cyk, jedno. Cyk, drugie. Cyk, trzecie. I cyk, czwarte. Quest completed, widzowie. Żadnych tutaj dodatkowych efektów? Nic nie ma, widzę. Dobra. Odkładam, niech se będzie. Diamenciory oczywiście tutaj. Biorę patyki, bo trzeba będzie zaraz narobić jeszcze więcej żelaznych kajlofów. Bo żelazne kajlofy to jest życie. I zaraz oddajemy kwestiora. Elegancko, tak o, widzowie. Kosteczki też tutaj gdzieś. Dobra, no, mamy dwa questy. Pierwszy quest to jest... to. A, chance cube. Randomowe to jest. To ja bym chciał zobaczyć chance cube, co to daje. Bo to może dać jakieś fajne rzeczy, a może dać podobno słabe rzeczy. Także ja zobaczę, bo bardzo jestem ciekawy tego, co to da. Level to dało.
14 level. Okej. No, spodziewałem się trochę lepszego czegoś, ale... No wiadomo. Ile można, tyle się bierze. Cyk. Proszę bardzo, ja tutaj robię... Różowa farma. Dobra, jednak czekaj. Pakują się czy nie? Kolejny róż, proszę bardzo, dobrze. Idę po skillbooka. Bo tutaj chyba nie mam, nie? Trash can, okej. Okay. A, to jest takie coś do wyrzucania. Okej, okay, to jest ciekawe. Ale co ja chciałem? Chciałem questbooka. Gdzie on mi się tutaj odłożył? Tutaj jest, o, skillbook, przepraszam. Okej, okay, i w taki sposób mogę od razu oddawać. Dobrze, dobrze, dobrze. To tak, to wywalam. Idziemy na dół, cyk. I ja tutaj, słuchajcie, nie wychodzę stąd, dopóki nie będę miał staka diamentów. To nie, no dobra. Żartuję, wyjdę, ale... Pójdziesz mnie stąd? No ale i tak diamenciorów chcę. Bez diamentów to będzie ta klipa wyjść. Pochodnia. Dziękuję. Tu pochodnia, też dziękuję. Materiałów zero. Boże. Coś okropnego, powiem, coś okropnego. A diamentów trzeba szukać. O właśnie. Propos diamenciorów. I lapis lazuli też. Cyk. Kolejne odkładam. Bo tu podobno, no jedna ruda jest, jedno złoże, przepraszam, na chunk, także... Ja przepraszam, z całym szacunkiem, ale tu powinno sypać jak pojebane te diamenty. Także ja tutaj oczekuję... wzrostu. O! Nie ma. Myślałem, że to są, ale to jednak nie one. Kurczę. Już wszystkie? Ale szybko poszły te kilofy. Matko bosko. Ja nic żelaza, żebym nie odzyskał. A to trzeba będzie odzyskać żelazo. Tak, to ja mogę... Ej. No wyrzuć, wyrzuć. Chyba się zbugowało coś, że tak mówię, kurwa, nie można tyle wyrzucać. Dlaczego on tyle wyrzuca? Po co mu tyle wyrzucania? Na co mu to? Dobrze, dzisiaj widzowie enchanting będzie. Dzisiaj enchantaramenting robimy. Kolejne spanko widzę. Dobrze, dobrze. Spać trzeba. Trzeba spać, widzowie. Spanko ważna rzecz. Dobra. Kolejne żelazo. Drewno miałem tutaj, także wezmę. Może być. 8 kilofów wleci. Super. Odkładamy oczywiście surowce. I lecimy dur. Dalej w dół. Dobrze. O kurwa. Mam nadzieję, że on mnie nie ruszy, bo on mnie rozjebe. Chociaż, gdybym tak zrobił... Dobra, jedno życie mu spadło. Ez? No i tak właśnie wyszło. Tam mi w ogóle jakiś tutaj. Nebulous Heart. Nebulous Heart. Co to jest? Kurwa, nie rozumiem tych rzeczy naprawdę, to jest jakieś potężne. Dobra, najpierw to trzeba... O! Jakieś dziwne coś było. Dobra, najpierw to ja muszę sobie żelaza wykopać.
Żeby mnie tam starczyło na kolejne kilofy. Bo jak polecę w tango, to już nie będzie tak ciekawie. Także najpierw żelazo. Ale te normalne sobie na razie dam, jeżeli chodzi o zbieranko. Nie jakieś tam inne, nie te połączone, tylko właśnie o, takie normalne. Żelazo, żelazowe. A w razie czego to mam tutaj, no naprawdę, sami widzicie, że jest mnóstwo tych rud do wykopywania. Widzę, że i enderperły też się pojawiają, super, bo no, będzie można pójść do endu. A w endzie to już w ogóle może być ciekawie. Co tam mamy? Super Alchemist Vengeance, dobra. A, i leżysz. No to walka była potężna, to muszę przyznać, że tutaj rozjebałby mnie prawie. Ile mam już żelaza? 48. No, to już na kilofy będzie. O, jeszcze więcej się trafiło. Rozświetl mi tutaj drogę. Jest kolejne żelazo. Te dźwięki mi się nie podobają. Dawaj, dawaj, bo widzę, że automatycznie to nie chcesz jeść. Tylko muszę kliknąć za każdym razem. Jest żelazo numer 1, dziękuję. Jest żelazo numer 2, dziękuję. Tutaj nic nie widzę, oświetlmy sobie. Kolejny Kylo. O, Stunning Ore. Dwa diamenciory wpadły. Nie wiem, czy z tego materiału coś można zrobić. Wydaje mi się, że tak średnio można. Czekaj, ja o ten traszkę otworzę. I to będzie chyba znikało wszystko. O, super. Heart of Diamond. Kolejny jakiś kozacki przedmiot. Przynajmniej mam takie wrażenie, że tak no to brzmi, nie? Że to... Kurwa, coś fajnego może być. Tu jest chyba lawa, także trochę bym się bał tutaj kopać, niedaleko. Tam jest złoto. Węgielek, oczywiście. Ekspy wszystkie, tako. Czy ja tego skillbooka przypadkiem nie wyjebałem? Można go jakoś skraftować, dobrze. Bo go mogłem przez przypadek... Albo nie, mogłem go wrzucić tam na górę. Dobra, zobaczę, jak coś tego sobie skraftuje, ale trochę się... Trochę się wystrachałem, przyznam szczerze. No i koniec z kilofami. No niestety. Także co, otwieramy traszkana, wrzucam tutaj całego kobla. O, w taki sposób mogę wrzucać, będzie szybciej. Dobra, no i fajno. Takie rozwiązanie mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o czyś... O, tutaj żelazo było jeszcze. No bo w tym momencie... Walgo. Czekaj. Tego najpierw. Pyro skeletona. Pyrą to ja go mogę poczęstować co najwyżej, dobra. Tu jakąś kurwa dzidę na mnie wyciągnął, chamie ty. Dobra. Odnalazłem się. Ale widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o rozświetlenie, to jest problem cały czas. Dobra, stąd bym wziął trochę rzeczy. Otworzyłbym sobie traszkana.
Cobble, wrzucam, cyk. Wziąłbym jeszcze rzeczy. Otwieram trash can, cyk. I to, i to. W sumie i to też. Redstone i baton też mogę wrzucić, ten stone sword tak samo. Dobra. Kolejne rzeczy do wrzucenia. Zajebista sprawa jest z tym, naprawdę. Dobra, skillbook, proszę bądź gdzieś tutaj. Jest questbook. Ale skillbooka musiałem gdzieś wyrzucić. Bo go nie widzę. Ale mamy bookbag, proszę bardzo. Temptation. And this is nearby farm animals, okej. Whatever you say, boomer. Jak tam peckling? Powoli do przodu. Coś tam tego, ten tego, szmeges, teges. No, dobrze, dobrze. Peklować trzeba. No dobra, to w takim razie trzeba będzie zrobić skillbooka, czyli potrzebuję roślinki jakiejś. O. Bo to rozumiem, że to każdy rodzaj. Czekaj, kamienny kilo. Będzie najprostsze do zrobienia. Patyki gdzieś miałem. Patyki mam w drewnie w sumie. Tu mam patyki. Okej. Robimy sobie w ten sposób. Barwniki jakieś są, potrzebujemy jeszcze tylko książki. A książki na pewno gdzieś są, dokładnie tak jak tutaj. Proszę uprzejmie, jest skillbook, cyk. Ja już tam 11 leveli. No to ja bym sobie w melee damage wszedł. Elegancko do przodu, dobrze, dobrze. Oczywiście można pochować wszystko. Elegancko, jak jest miejsce, to chowamy. No i fajno, fajno. To tak, diamentowa zbroja już jest. Przygotowania jakieś pod właśnie... Jak to się tam nazywało? Przygotowania pod enchant też już są. Mam itemki. Możemy tutaj pójść jeszcze na takiego małego, szybkiego tripi tripa. Straszna lipa ze zwierzętami jest w ogóle. A czekajcie, jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. Bambu. O, cztery takie touch bambu to coś, a tutaj w tym w sumie bambu bundle, flower pot, bambu stick. To nie ma żadnego zastosowania, okej. Okay. Tam jest jakiś mob? Nie, to drzewo jest okej. Okay. Są owce. Dobra, ja pochodzę, pozbieram trochę zwierzyny. Na dobrą sprawę, bo potrzeba trochę mięska. No to wtedy będzie się o wiele lepiej kopało, no tam. Jedyne co mogę na chwilę obecną, to z owiec coś tam porobić. Z jelonków to nawet nie wiem, czy będzie możliwość. O, są świnki. Ale ja nie dam rady ich tutaj przeciągnąć do siebie. Także po prostu robię tripa po mięso. Do you chase chickens? Yes. Różne świnki są. Także teraz właśnie zajmuję się rozwalaniem świnków. Chickeny też w sumie mogę. Nie wiem, czy z chickenów coś można zrobić, ale... Potem jajka sobie ogarnę i będę też mógł sobie właśnie zrobić taką małą farmę. O, shady się pojawiły, cześć. Trochę oczywiście też ekspienia.
Exp zawsze się przyda. Tu jest coś kurwa magicznego. Oh fuck. Oh fuck. No trudno. Muszę z nimi walczyć. Nie mam innego wyjścia, muszę walczyć. O kurde. Na szczęście mam ten fire odporność. Będę walił z tego. Ale to tylko pokazuje, jak magowie są potężni w tej grze. Co oni mogą robić. I co teraz z tym? Bariera już zeszła, czy jeszcze nie? Już zeszła, dobra. Ring of the Defender, tu jakiś scroll i jeszcze jakieś rzeczy. Forgotten Relic. No to bronili, jak coś tutaj magowie widzę, ale no Adaś sobie dał radę. Co tam Adaś sobie nie da rady, widzowie? Nie takie rzeczy Adaś robił. No, to fajno. To czas wracać na chałupę. Jakaś widzę, że coś mi wleciało do pokoju. O, krówki nawet są. No, takie krówki to bym przytulił, no. O, jest jakiś creeperek. O, ale mi wypierdolił. O, ten. Kurwa, tego to nie lubię, bo on żyga tymi małymi. No dobra, to trzeba wracać w takim razie. Świnkom od razu mówię nie, owieczkom mówię nie. Ja, ale tu jest strasznie dużo ogólnie zwierzyny, tak jak patrzę. I to w sumie nie jest tak daleko od mojego domku, także tutaj można by zająć się też tym w przyszłym materiale. To chyba to trzeba będzie zrobić. Cztery. Cyk. Ja lecę do domku, dobra. Tylko bym musiał zrobić smycze, a nie wiem, czy jestem w stanie to ogarnąć. Chyba, że po prostu zboże i chodź ta za mną, no to też jest jakieś rozwiązanie. Co prawda nie wiem, na ile to będzie skuteczne, ale... Leżysz. Nawet łuk jakiś się pojawił. Kurwa, to ja się nawet sobie nie potrafię wyobrazić, jak musi wyglądać difficulty 100, widzowie. Chociaż no, nie ma jakiejś takiej dużej różnicy w tej walce. Trochę jest, ale nie jest za dużo. O, to jakiś mocniejszy, proszę. Żebyś tyle expa sam dawał. Co ja cię napierdalam, to by było spoko. Dobra, powoli do domku. Tutaj pork chopa nie jadłem. Niech zje. Venison też nie jadłem. Też niech zje. Wildberries też niech zje. Tutaj nutrition nie trzeba dbać. Dobra, to się chowamy do chaty. Jeszcze tylko spiderka ujebę. Cyk. I dawaj do domu. Także mordy, mordeczkien, mordunie, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. W kolejnym materiale zajmiemy się poszerzaniem naszej farmy plus enchantem. I to by było na tyle. Kacę was, widzowie. Do następnego. Trzymajcie się. In view.